Teraz będziemy robić karaimskie pierogi kybyny. Jest to danie popularne na Wieleńszczyźnie, szczególnie w Krokach, w Trochach, gdzie mieszkają Karaimi. Do zrobienia kybynów potrzebujemy 1,5 kg mąki, 6 jajek, niecałe 3 kostki margaryny, 300 gram śmietany, 1,5 kg mięsa siekanego, 4 cebulie, sól i pieprz. Mieszamy z margaryną, dodajemy 5 jajek całych. Białko odstawiamy do posmarowania kibinów. Następnie dodajemy śmietany. Sól do smaku. Ciasto odstawiamy na 20 minut do schłodzenia i w tym czasie przygotujemy nadzienie. Do już poszczekanego mięsa, a może być to drób, baranina lub wieprzowina, dodajemy pieprz, sól do smaku oraz posiekamy cebulę.